mnie to ciąży do tej pory. Po to, żeby mi to przestało ciążyć, to musiałam przejść terapię. A ja mówię, wiesz, ale jak ja odejdę, to serial się może przewrócić. Ludzie pracują, ludzie mają dzieci, rodziny, kredyty na mieszkania. Ja się czułam odpowiedzialna za ich wszystkie kredyty. Że w gruncie rzeczy w każdym filmie, serialu i tak dalej musi być gej albo lesbijka, najlepiej i gej, i lesbijka. Albo jeszcze może być osoba transseksualna. Nawet niekoniecznie to pasuje. Widać, że często to jest wsadzone na siłę. Dzień dobry Państwu, zapraszam do kolejnej rozmowy i dzisiaj bardzo się cieszę, ponieważ mamy niezwykle interesującego gościa, Ilonę Łebkowską. Witam Panią. Dzień dobry, witam. Bardzo witam, się cieszę. Witam wszystkich. Mam nadzieję, że nie obraziłam mówiąc rozmówcę, a nie rozmówczynię czy gościnię. Jak ja tak z tymi feminatywami nie jestem fanatyczna, jak ktoś tak powie, to dobrze, jak nie, to też się nie obrażam. Nie. Kiedyś pamiętam, nie wiem, z 15 lat temu, jak ktoś powiedział na jakimś takim konwentyklu feministycznym, że witamy naszą gościnę, to ja nie wiedziałam, o kim jest mowa, a to chodziło o mnie. Więc, ale dzisiaj już się oswoiłam z tym. I sama też mówię, że jestem scenarzystką i producentką. Staram się tutaj w tym wypadku używać tych feminatywów, tak. Ale to są takie feminatywy, które jakoś zawsze istniały, prawda? Tak jak nauczycielka, tak. Czy lekarka, w związku z tym one nie ma się wrażenia, że to jest jakaś nowomowa i że to jest coś wymyślonego. Musimy się przyzwyczaić chyba. Może tak, może nie. Może trzeba być epigonami, się mocno trzymać i potem będziemy w awangardzie, ale zobaczymy. Nie ma się o co na pewno zabijać. Kiedy miałyśmy się spotkać, poleciła mi Pani, żeby przeczytać książkę, za co jestem bardzo wdzięczna i również Państwu pokażę i też polecę. Książka Ilony Łebkowskiej, Idealna rodzina, jak można się domyślać, że tytuł nawiązuje do no, czegoś, co najbardziej się z Panią kojarzy, czyli serialu jak M jak Miłość. Naszym gościem tutaj była też Pani Teresa Lipowska, czyli Pani Mostowiakowa, seniorka RODU. I też mówiliśmy o książce, które Panią razem napisały, bardzo wzruszającej i też mi się podobały te Pani wstępy z tą herbatą o różnych znakach. Robiły od razu takie właśnie didaskalia, ale robiły nastrój. Książka i również przesłała Pani mi link do filmu, który prawdopodobnie jesienią tak pojawi się w kinach. 16 września. 16 września. Film na podstawie książki, tylko książka nazywa się Rodzina Idealna, natomiast film Zousa. I powiedziała Pani, że jest to w jakiś sposób film o Pani. I co tutaj jest Pani, a co nie jest? Bo reklamujemy go jako ironiczną autobiografię, więc oczywiście ta ironia ma znaczenie. Nie można tego brać jeden do jednego. Natomiast właśnie świadomie zaczęliśmy ten film tak reklamować, ponieważ gdyby się napisało w streszczeniu, że główną bohaterką jest scenarzystka i producentka ulubionego serialu Polaków, to pewnie i tak skojarzenia z moją osobą by były. Więc nie chcieliśmy, żeby te skojarzenia się pojawiały w jakimś złym kontekście. Wyszliśmy temu naprzeciw i rzeczywiście ja przyznaję się do tego, że bardzo wiele elementów zarówno z tej książki, jak i tych, które się znalazły w filmie, jest związanych z moim życiem, z moimi doświadczeniami zawodowymi, a też to trudniejsza część osobistymi. Z doświadczeniami osobistymi. Ja myślę, że ważną rzeczą jest to, że ja w pewnym momencie zaczęłam się jakby zastanawiać, skąd się biorą rozmaite moje zachowania, problemy, czy osobiste, czy emocjonalne. I doszłam do wniosku nie bez pomocy terapii, że gdzieś źródło ich jest w bardzo wymagającym i dosyć chłodnym domu rodzinnym. I dałam taki dom mojej bohaterce książkowej, więc to jest trochę mój dom. I te doświadczenia i to, czym tłumaczymy trochę zachowanie tej bohaterki, to są, myślę, te doświadczenia, które mnie też ukształtowały, niełatwe, ale też
dobre w pewnym momencie, ponieważ ja się nauczyłam w moim domu ciężkiej pracy, sumienności, terminowości, punktualności. To nie są cechy, które są w tej chwili częste, a mnie bardzo pomogły wtedy, kiedy zostałam samotną matką i musiałam jakoś zadbać o byt dla dziecka i siebie. I akurat wtedy zaczęłam robić dość taką szybką karierę w branży telewizyjnej i filmowej. I to mi po prostu pomogło, to co dostałam w domu w pakiecie z tymi wszystkimi ograniczeniami, zakazami, chłodem i tak dalej. Dostałam też bardzo wiele dobrego, więc to też muszę oddać moim rodzicom, że to nie jest tak, że to była jakaś ciężka trauma wyłącznie, było tam sporo doświadczeń trudnych, ale też było bardzo dużo pozytywnych, dobrych wzorców, które wykorzystałam. W książce i w filmie, chociaż jest też różnica, jeśli chodzi o zakończenie właśnie ta relacji z ojcem, jest tak zwanym zimnym chirurgiem, czyli tym, tak. Który tak teraz często oglądając różnego rodzaju seriale kryminalne, widzimy właśnie tych patologów, tak, którzy właśnie mówią, jako co było przyczyną śmierci i też biorą udział w jakiś sposób w śledztwie. Więc to też rzeczywiście, a pani ojciec znany historyk, bardzo ceniony. Też zwróciłam uwagę na to do liceum, jakiego pani chodziła. Chodziła pani do liceum Gottwalda. Ja mieszkałam. Staszic. Tak, Staszic. Wtedy ja mieszkałam niedaleko na Starej Ochocie z rodzicami. No i było to takie liceum, które się mówiło, że ono jest najtrudniej tam jest się dostać. Było to liceum matematyczne właściwie, no, bardzo wyjątkowych zdolności. Ja byłam w klasie matematycznej na całe szczęście. Wszystkie zdolności matematyczne w naszej rodzinie skonsumowała moja starsza siostra, która jest nauczycielką matematyki. Zresztą też po Gottwaldzie. No, tak, ale ten Gottwald rzeczywiście, on tak się jakoś, że tam było się trudno dostać, tak, i tam ci właśnie ścisłe umysły. Potem też pani studia, które też nie były humanistyczne, które by powiedziała, ale tak jak można powiedzieć, polonistyka mogłaby poprowadzić, prawda, w takim kierunku. I pani też z filmem, można powiedzieć, że no, spotkała się na różnych etapach jako asystentka. Też ja panią zapamiętałam, ale właściwie zapamiętałam oglądając dużo później, po latach, Barwy ochronne akurat. I tam jako rebeliantka, tam jedna z tych studentek. Tak. Bardzo przyjemne doświadczenie. Bardzo przyjemne doświadczenie. Film do tej pory jest właściwie w jakiś sposób aktualny. Krzysztofa Zanussiego i pewnych relacjach międzyludzkich i pewnych dylematach, jakie musimy podejmować. Pani bohaterka w książce postanawia, że nie będzie już pisała seriali, czy scenariuszy do seriali. Już to tam oddaje też innym osobom, ale postanawia zrobić film niskobudżetowy, ambitny, i to ma być jej ta droga do szczęścia w życiu zawodowym, bo o życiu osobistym jeszcze powiemy. Pani w jednym z wywiadów, akurat to był wywiad u Karola Paciorka, który panią zapytał, czy jest pani zamożna, i pani to bardzo ładnie tak stopniowała, ale powiedziała pani, że nie jest pani na przykład na tyle zamożna, żeby móc zrobić, wyprodukować pełnometrażowy swój własny film. Czy to jest jakaś pani, jakiś pani cel na przyszłość? Nie wiem. Ja na razie moim celem jest to, żeby ewentualnie zrobić w moim zawodzie coś, czego nie robiłam jeszcze. Więc może nie produkować własnego filmu całkowicie, bo jestem współproducentem moich filmów, więc w jakiś sposób to robię. I też wiem, jak się zdobywa pieniądze, więc myślę, wydaje, że niezależnie od własnych możliwości finansowych potrafiłabym jakoś na swój projekt zgromadzić budżet. Sądzę, żeby mi się to udało. Ale tylko wtedy bym to zrobiła, kiedy nie znalazłabym lepszego ode mnie producenta, który by się zainteresował tym moim pomysłem. Bo jeśli znajdę doświadczonego, dobrego producenta, to i tak to zrobimy razem, będę miała na ten film wpływ, a odpada mi cała część, którą pewnie bym potrafiła zrobić, a która mnie mniej interesuje, czyli wszystkie sprawy formalno-prawne, finansowe, ekonomiczne, budżetowanie projektu i tak dalej, i tak dalej. To z reguły zajmuje się tym kto inny. Ja jestem od tych spraw artystycznych, kreatywnych i to mi najbardziej odpowiada. Natomiast
dla bohaterki to była pewnego rodzaju taka terapia. Ja już taką terapię przeszłam, bo ja na przykład zainwestowałam trochę swoich pieniędzy w film Natalii Koryńskiej Warsaw by Night, który to film nie miał popularności, niestety troszkę źle był dystrybuowany, mam wrażenie, może nie był też zresztą tak dobry, choć na przykład jak trafił do streamingu, to bardzo się podobał. Więc takie epizody w swoim życiu, jak właśnie zainwestowanie w jakiś film, już też mam za sobą, bo już tyle lat pracuję, że już różne rzeczy mi się przydarzyły. Natomiast teraz myślę o zrobieniu na przykład jakiegoś filmu wysokobudżetowego, takiego naprawdę wysokobudżetowego, myślałabym. Czy by mi się to udało, czy bym w tym się sprawdziła. Bo komedie romantyczne, seriale, to już nie muszę udowadniać. Pokazałam, że jakoś to potrafię zrobić, że potrafię wyczuć gusta publiczności, ich oczekiwania i że to jakoś mi wychodzi. Natomiast ciekawa jestem, czy wyszłoby mi coś takiego. Pewnie ale jest... to jakieś kino akcji? To... No na przykład, a może historyczne kino akcji, może coś. I teraz na przykład pracuję jako producent kreatywny z ramienia telewizji nad nowym projektem, takim historyczno-romansowym, ale takim mocne emocje, silne charaktery, rzecz dzieje się po powstaniu styczniowym i naprawdę wydaje mi się, że to może być coś ciekawego, coś czego od dawna nie ma i trudno zresztą porównać z jakąś inną produkcją telewizyjną, bo to tylko trzeba byłoby szukać w zagranicznych stacjach, bo telewizja publiczna czegoś takiego od dawna nie robiła, a stacje komercyjne w ogóle nie. Więc to na przykład mnie w tej chwili trochę pochłania i uważam, że to jest, że jest szansa na bardzo ciekawy pomysł i projekt i inny niż to, co robiłam. Też dlatego się wzięłam za Stulecie Winnych, za, byłam szefową tego projektu przez 3 sezony literacką. Nie byłam tam producentem, ale byłam szefem literackim. Też dlatego, że uważałam, że to jest jakiś inny zupełnie projekt o innym charakterze, że można to właśnie zrobić, tę adaptację w sposób taki, zwracając uwagę na emocje mocne i tak dalej. I mi się wydaje, że to się też dosyć udało. Więc teraz już pod koniec mojej drogi zawodowej, że tak powiem, to interesują mnie wyłącznie takie rzeczy, których jeszcze nie robiłam. Więc właśnie każda rzecz, może sztuka teatralna, nie wiem. Ale to też ciekawe, że pani mówi właśnie, że coś nowego, czyli historyczne, no co prawda była też Korona Królów. Tak. Też nie chciałabym, że to tam powtarzę, bo to się oczywiście prawie w każdym wywiadzie, z którą pani się słucha, no to, że pani dla telewizji polskiej, prawda, pracuje i jakby politycznie pani mówi, że pani pracowała, obojętnie jaka zawsze. Była, czy zawsze, tak? Czy obojętnie kto był akurat przy władzy, kto trzymał tamtą pieczę nad telewizją, więc ten zarzut... Zatem to jest tak, ja przestanę pisać teraz coś dla telewizji, tak? A jak miłość idzie cały czas, no. Czy na dobrej nazwie. No. Ja jestem... obecna w tej telewizji przez te produkcje, które uruchomiłam, rozpoczęłam, z sukcesem zaczęły być emitowane, więc no nie mogę udawać strusia po prostu, że schowam głowę w piasek, a wiadomo, że i tak, że tak powiem, kuper mi wystaje. No po prostu jestem w tej telewizji obecna. Content, który przynosi jej największą oglądalność, jest w pewnym sensie w stopniu mojego autorstwa. Oczywiście. Więc czemu mam Tak. Nie ma czego udawać, chociaż też jak pani powiedziała o tym filmie właśnie Warsaw by Night i też, że w jakiś sposób pani nazwisko już jest stygmatyzowane taką szkarłatną literą, gdzie pani powiedziała czerwoną literą i na przykład, że ten film no, nie miał szansy na przykład znaleźć się na festiwalu właśnie no, z tego powodu. W wypadku Warsaw by Night tak było, że były takie informacje, że on nie został zakwalifikowany do konkursu głównego, bo powiedziano, no zaraz no, Łebkowska w to zainwestowała no, i od razu jakby jest to jakaś pieczęć. Dlatego było dla mnie, przyznam, rzeczą bardzo taką przyjemną, jak 3 lata temu byłam w jury konkursu głównego i nawet powiem, że jak zadzwonił do mnie Wojciech Marczewski, żeby mi to zaproponować, to ja mówię, ale panie Wojciechu, czy pan jest aby pewien, że to jest sensowna propozycja, bo jednak ja jestem kojarzona z kinem nie festiwalowym, tylko on mówi, pan jest fachowcem i my szukamy osób, które są w stanie też od strony fachowej ocenić, prawda? I było to dla mnie
przemiłe doświadczenie pracy w jury pod przewodnictwem Maćka Wojtyszki i bardzo się cieszę z tego powodu, że film nie trafił żaden, nie, kiedyś było, kiedyś nigdy w życiu było i kiedyś był chyba taki film Sabina telewizyjny i przez dotyk, ale od wielu lat nie trafiały moje filmy na festiwal, natomiast trafiłam ja jako jurorka i to było naprawdę fajne doświadczenie, bardzo. Chciała Pani o rzeczach warsztatowych i to jest chyba rzeczywiście ten moment, który o tym powinniśmy porozmawiać poważnie, bo zwróciłam uwagę na to i teraz zastanawiam się, czy to jest przypadek, czy też jest to jakaś taka intencja związana z tym, że Pani myśli o konkretnym, wyobraża sobie Pani tych konkretnych widzów ze względu na pewne statystyki, że można powiedzieć, że u Pani zawsze mocniejsze chyba charaktery i takie bardziej wyraźniejsze role to są role kobiece, że mężczyźni są trochę takim, powiedziałabym, no mniej lub bardziej wyraźnym tłem dla tych silnych kobiecych postaci. Tak mi się to układa, nie jest to dobre, staram się nad tym pracować, żeby to jakoś, żeby to jakoś no, przewalczyć w sobie i żebym potrafiła się skupić nad silnymi postaciami męskimi. No akurat na przykład w Stuleciu Winnych mi się to podobało, że tam też byli, mocne były postacie męskie, które grał, czy Janek Wieczorkowski, czy Arkadiusz Janiczek. To były takie ciekawe rzeczywiście postacie męskie i to była dla mnie taka troszeczkę odmienne doświadczenie, odmienna praca. Natomiast w tych moich projektach własnych rzeczywiście silniejsze są kobiety. Napisałam dwie książki, w obydwu bohaterkami głównymi są kobiety, a faceci są tłem albo są takimi nie za fajnymi osobami zresztą, no bo w idealnej rodzinie to mąż jest idealny, prawda? Tak. No, zresztą w filmie go gra Artur Żmijewski, tak. Czyli, że tak powiem, model Sèvres pod Paryżem, tak. Męża i ojca, tak, więc, tak. Więc jak to może być inaczej. Natomiast rzeczywiście tak jest trochę, że są te mocne postacie kobiece u mnie. Może dlatego, że ja chyba jednak lepiej znam i rozumiem kobiety, nie będę udawała. Z wiekiem zaczynam rozumieć, w jaki sposób funkcjonuje męski mózg, męska wrażliwość, męska pamięć, męska uwaga, dlaczego mężczyźni nie zauważają pewnych rzeczy, które są po prostu tak widoczne jak kość przy złamaniu otwartym, a oni tego nie widzą i w pewnym momencie nauczyłam się rozumieć, że to nie jest ich zła wola, tylko oni tego naprawdę nie widzą. Tak jak naprawdę niektórych rzeczy nie są w stanie zrozumieć. No, że jesteśmy jednak różni i czego by nie mówiło się, to uważam, że tych różnic pewnych się nie wypleni po prostu. Możemy robić to samo, możemy osiągać takie same sukcesy, mamy równie sprawne mózgi, ale pewien rodzaj myślenia, wrażliwości jest inny i moim zdaniem to jest zawracanie kijem Wisły, jeśli chce się nam wmówić, że to nie ma znaczenia. Więc ja kiedyś nie rozumiałam tej męskiej wrażliwości, męskiego sposobu patrzenia na świat i dlatego jak próbowałam napisać coś z pozycji mężczyzny, to zawsze mi to wychodziło kiepsko i to wyrzucałam gdzieś do kosza. I tak się na tym kończyło, że zawsze te kobiety były na pierwszym planie. Ale mam teraz taki projekt, o którym myślę i może się zacznę nim zajmować bliżej, gdzie właśnie główną postacią będzie mężczyzna. No i sama jestem ciekawa, czy to jakkolwiek będzie miało ręce i nogi, czy to się spodoba, czy będę potrafiła rzeczywiście z tego męskiego punktu widzenia coś opowiedzieć. To jest ciekawe i też już troszeczkę dotknęłyśmy tego, czyli różnica w filmie Zouza, a w książce właśnie relacji z ojcem. Ja najpierw film zobaczyłam, a potem przeczytałam książkę. No i w filmie jest happy end. Jest happy end, nie będę zdradzała, ale, tak. Ale ta, jest to relacja, którą jeszcze można naprawić, uratować. Wiele z nas, wiele osób, które ma jakieś takie sytuacje z rodzicami niedomknięte i śmierć zamknęła tę możliwość, to jest taka jakaś potem nie do przepracowania czasami do końca życia. Natomiast właśnie w książce, i to można zdradzić, pokazuje, że nic się nie zmieniło i te lata, które upłynęły, kiedy główna bohaterka odeszła z domu, no właściwie nic nie zmieniły, nie jest doceniana, nie jest rozumiana, nie może czuć się kochana.
Dlaczego taka różnica właśnie w filmie? Czy to jest pani wewnętrzna różnica jakby potrzeby opowiedzenia historii? Czy też jakby wymóg, że kino powinno, ktoś z uśmiechem powinien wychodzić? Więc te dwie rzeczy naraz. To znaczy w momencie, kiedy Tomek Konecki, który ten film reżyserował i przeczytał scenariusz, powiedział, że jednak dobrze by było, żeby w jakiś sposób tam nastąpiła jakieś przełamanie w tym, w tym, nie tylko w bohaterce, ale też w tym ojcu. Już w scenariuszu to było inaczej trochę, bo ja też jestem już kimś innym niż te dwa lata temu ponad, czy trzy lata temu, jak pisałam tę książkę. Myślę, że rzeczywiście u mnie było trochę tak w życiu, że tata mój odszedł bardzo wcześnie. Tata mój zmarł, jak miał 62 lata, był młodszy 6 lat niż ja w tej chwili. I rzeczywiście nie zdążyliśmy, jako to, że ta śmierć była nagła, nie zdążyliśmy sobie pewnych rzeczy wyjaśnić. I trochę w tej książce tak jest, że te rzeczy zawisły i nie da się już ich wypowiedzieć, tych pytań, usłyszeć odpowiedzi, naprawić, może zrozumieć, że tej szansy już nie ma. Natomiast w filmie z taką pewną ulgą dałam tej bohaterce szansę na to, żeby z tym ojcem w jakiś sposób się pogodziła. Bo myślę, że to jest dość istotne, że zbyt długo czasem czekamy i sami odbieramy sobie tą możliwość i tę szansę, a później my żyjemy dalej i ja już nic nie można zrobić. Oczywiście ja jestem daleka od tego, żeby uważać, że zawsze jest happy end i po prostu z każdym da się pogodzić, wybaczyć i wyjaśnić. Nie, nie z każdym, nawet nie z każdym ojcem, nie z każdą matką, a co dopiero nie z każdym w ogóle człowiekiem. Ale próbować trzeba, ponieważ wiadomo, że w pewnym momencie nadchodzi kres, który może tak jak w moim wypadku być nagły i że już pewnych rzeczy sobie nie zdołamy wyjaśnić. I to ciąży. Mnie to ciąży do tej pory. Po to, żeby mi to przestało ciążyć, to musiałam przejść terapię, żeby właśnie w jakiś sposób oswoić w sobie to, że nie udało mi się tego wszystkiego tacie powiedzieć, że w jakiś sposób ja się przed tą rozmową trochę wstrzymywałam, trochę broniłam, a potem już po prostu było za późno. Myślę, powiedziała pani o tych bohaterach męskich, że teraz dopiero pani tak będzie próbowała jakoś zrobić i że tak to jakoś wychodziło, że może pani nie czuje mężczyzn, ale ja też tak myślałam, czy to nie jest tak, że pani daje tą władzę kobietom w swoich scenariuszach, filmach, właśnie żeby ten mężczyzna nie był taki tak bardzo silny, tak jak pani może swojego ojca odbierała. Kogoś takiego, kto nie ma szczeliny żadnej, którą można by było wejść, żeby ten kamień jakoś tam... Prawda jest taka, że u mnie w domu ojciec ustalał wszystkie reguły. To znaczy mama mogła czasem swoim takim instynktem macierzyńskim gdzieś podlawirować, wykorzystać taty nieobecność, to, że nie widzi, że nie słucha, ale nie robiła tego też tak często. Najwięcej w stosunku do brata, który był ewidentnie ukochanym dzieckiem, mój młodszy brat. Natomiast wszystkie reguły ustanawiał ojciec. Mama nie miała nic do powiedzenia. Tata, co pamiętam bardzo dobrze, w jakiś sposób, trochę świadomie chyba nawet, krytykując jej koleżanki, które, ja rozumiem, były osobami o wiele mniej jakby interesującymi niż jego znajomi, którzy byli historykami, wybitnymi osobami. Ale to były jej koleżanki i moja mama miała prawo mieć te koleżanki i takie, jakie one były. Natomiast ojciec to tak krytykował skutecznie, że w końcu mama z nimi po prostu rozluźniła te więzi, aż one się całkowicie zerwały. I w gruncie rzeczy, jak tata umarł, a mama była jeszcze od niego młodsza, miała niecałe 60 lat, została, można powiedzieć, z niczym. Została sama. My wszyscy już wyszliśmy wtedy z domu. Wnuki już nawet nie były takie małe, żeby wymagały opieki, jakiejś pomocy mamy. I mama została właśnie sama i nagle się okazało, że ci znajomi w większości no, o mamie też trochę zapomnieli, bo ona była dla nich tylko żoną ich przyjaciela, żoną ich kolegi, żoną ich znajomego.
a nie była sama w sobie jakąś istotą, która reprezentowała jakąś wartość. Dla mnie to było bardzo przykre na to patrzeć, jak ona rzeczywiście została w gruncie rzeczy bez swojego kręgu znajomych, bez kręgu przyjaciół. Miała tylko nas. Szczęśliwie miała tylko nas. A wyobraźmy sobie taką kobietę, która na przykład nie ma dzieci, prawda? Albo dziecko wyjechało za granicę. Ona jest naprawdę sama jak palec. Dlatego ja zawsze też najpierw wyciągnęłam z tego wnioski już wcześniej, widząc ten układ w domu dla siebie, że absolutnie chcę być osobą niezależną finansowo i że co by się nie działo, ja nie pozwolę się postawić w takiej sytuacji, nie pozwolę, żeby ktoś tak zawładnął moim życiem i tak je zdominował, żeby na moje własne życie już nie starczyło miejsca i czasu. I bardzo tego broniłam i zawsze będę tego bronić. Na razie póki co szczęśliwie nikt tego nie atakuje i mój mąż akceptuje absolutnie moje koleżanki, choć oczywiście jak przychodzą do mnie na imieniny i on najpierw wszystkim zawsze, bo zapraszam same dziewczyny, naleje wszystki pierwszy kieliszek, wychodzi gdzieś na spotkanie z kolegami. Jak wraca koło 11, to jest taki riazgot, że ja widzę, że on jest chory po prostu i mówi: Jezus Maria, czy wy tam w ogóle słyszycie, co mówicie do siebie nawzajem? Jest to dla niego całkowicie obcy sposób porozumiewania się, spędzania czasu i tak dalej, ale on to akceptuje cieszy się i mówi: ok, fajnie, w porządku, naleję wam winko, zwie wam gdzieś, żebyście mogły sobie porozmawiać spokojnie i nie ma nic przeciwko temu. Natomiast wiem, jak to może być, jeśli się nad tym człowiek nie zastanowi i da sobie to zabrać. Tak samo jak to jest, jak się nie ma własnych pieniędzy. Jak się jest, świeci się odbitym światłem. I dlatego pewnie te moje bohaterki są z reguły sprawcze, decydujące, mocne. Być może dlatego, że właśnie ja gdzieś w głębi duszy taka byłam, bo widziałam, jaka jest cena bycia inną. W ogóle teraz w kinie, na YouTubie wszystkie te filmy, które są i tak zwane silne postać kobieca, nawet niektóre są tak oznaczone filmy. Ale zwróciłam uwagę na taką, szczególnie w polskich, ale też i w innych, że ta silna postać kobieca najczęściej jest właśnie też tak jak pani bohaterką, właśnie taką zołzą, taką osobą o cechach lekko psychopatycznych. Na ogół nie jest osobą miłą, nie jest osobą wesołą. I myślę sobie, że to nie jest też jakiś taki stereotyp. Ja uważam, bo ona bardzo dowcipna. Dowcipna, ale ona jest dowcipna, tak. Ale nie wiem, czy można to nazwać poczuciem humoru, w sensie takim, że ona z kimś, prawda, to dzieli. Ale proszę zrobić takie ćwiczenie i odwrócić. Gdyby tak zachowywał się mężczyzna, jak zachowuje się bohaterka mojej książki, mojego filmu, czy ktoś by robił mu jakieś wielkie zarzuty, jeśli facet wraca do domu późnym wieczorem, nie wie, w której klasie jest dziecko, prawda, i że dzisiaj jest sobota, to jest to normalne. On jest zajętym człowiekiem sukcesu. To jest zrozumiałe. On po prostu spędza czas w miejscach, gdzie się dzieją ważne sprawy, a nie w domu. Kobieta, która tak postępuje, jest wyrodną matką, wyrodną żoną, zimną suką i tak dalej, i tak dalej. A facet jest człowiekiem sukcesu, po prostu. I nikt nie ma do niego pretensji o to. Ja też to zrobiłam tak, żeby zastanowić się nad tym, jak inną miarą mierzymy rzeczywiście mężczyzn i kobiety nadal. Co nam wolno, a czego nam nie wolno, prawda? Kobiecie wolno osiągnąć sukces, tylko ona jeszcze ma pójść na wywiadówkę, ugotować obiad i tak dalej, i tak dalej. Ja w gruncie rzeczy tak miałam, bo byłam samotną matką, ale to był mój wybór, prawda? Troszkę może zaakceptowałam sytuację moją swoją życiową. Natomiast bardzo często jest tak, że nawet kobieta ma męża i pracują na podobnych stanowiskach. I obydwoje odnieśli podobny sukces, a jednak mimo wszystko nadal na nią spada więcej obowiązków rozmaitych, prawda? I jemu więcej się wybacza i jego nieprzyjście na nie wiem, urodzinowe przyjęcie dziecka czy przedstawienie w szkole czy coś jest jakoś tam zawsze zaakceptowane. W wypadku kobiety, no jak można, gdzież? Wyrodna matka, prawda? Więc trochę też to chciałam pokazać,
że to jest bardzo trudne, że jest bardzo trudno być kobietą sukcesu, ponieważ po pierwsze każda decyzja, która będzie podana mocnym tonem, w zdecydowany sposób, to będzie jesteś zołzą, jesteś nieprzyjemna i tak dalej. Facet jak powie coś zdecydowanym tonem, to po prostu jest władczy. Kobieta jest zołzą. Ale jednak właśnie chce pani bronić tej bohaterki, ale dokonała pani tak zwanej przemiany bohatera i zrobiła pani z niej osobę, która jest teraz cudowną matką, cudowną żoną i też kobietą, która czerpie z tego radość. I trochę takie to mi się nawet wydało, że trochę może za szybko to się wszystko stało, bo nagle wyobrażam sobie, że ktoś, kto poczuł, czym jest władza, czym jest kontrola i czerpie łatwo z tego. Jej nie odda. To tak, no, nagle nie będzie czuła aż takiej przyjemności z tego, że smaży tosty z Szczerze mówiąc, no. Uważam, że w tej władzy i w tym rządzeniu i w tej kontroli i tak dalej jest tyle wysiłku. I lęku przede wszystkim. Tyle właśnie lęku i tyle ciężaru i to tyle nas kosztuje, że ja wiem, że ta przemiana tu następuje dosyć szybko, ale jednak przyznam szczerze, że ja często bym zrzuciła sobie z głowy wiele rzeczy i na przykład dla mnie zrzucenie z siebie ciężaru ciągnięcia jako szef literacki, jako producent serialu, który jest emitowany na przykład 5 razy dziennie, jak Bardzo Wyszczęścia, było po prostu naprawdę tak gigantyczną ulgą, takim wyzwoleniem po prostu, ponieważ poza ilością pracy, którą wykonywałam, brałam na siebie olbrzymi ciężar odpowiedzialności za olbrzymią grupę ludzi. Ja niestety tak mam, akurat słucham teraz takiej książki w samochodzie Oprah Winfrey z jakimś neurologiem, który zajmował się skutkami traum wczesnego dzieciństwa dla mózgu, dla osobowości. Rozmawia, że naprawdę ja chyba jestem właśnie no, taką osobą, która ma takie poczucie, że chce wszystkich zadowolić i chce być dobra dla wszystkich i ja dlatego na przykład ciągnęłam taką gigantyczną pracę, nawet już mi mąż mówił, przecież ty nie musisz tego robić, po co to robisz, jesteś tak zaorana, a ja mówię, wiesz, ale jak ja odejdę, to serial się może przewrócić, ludzie pracują, ludzie mają dzieci, rodziny, kredyty na mieszkania, ja się czułam odpowiedzialna za ich wszystkie kredyty, naprawdę, ja nie robię z siebie w tej chwili matki Teresy, ale naprawdę gdzieś czułam, że to leży na moich barkach i po prostu to jest ta druga strona tego, że się wydaje polecenia, ma się władzę i ludzie się ciebie słuchają, a nawet może boją. To jest druga strona, że za to bierzesz odpowiedzialność, tak odpowiedzialność za tych wszystkich ludzi, którymi rządzisz, bierzesz na siebie, jeśli jesteś osobą na tyle empatyczną, taką jak ja, która po prostu czuje się za nich prawdziwie odpowiedzialna. Dla mnie to był gigantyczny ciężar, więc być może dlatego, może to nie jest w książce za bardzo uzasadnione tak dobrze, ale dla mnie ta przemiana była prawdziwa i możliwa, ponieważ ja rzeczywiście wiem, czym jest ta ulga, kiedy się to oddaje i kiedy się już nie musi tego robić. Kiedy naprawdę można pójść do warzywnika, tak jak ja mam teraz czasem takie momenty, że pójdę sobie przepielę 3 grządki i mam wszystko gdzieś, bo nie muszę być na żadnym zebraniu, nie muszę podejmować żadnych decyzji, mam wreszcie spokój. No tak, ale na to też trzeba sobie rzeczywiście najczęściej zapracować. Tak. I tutaj też główna bohaterka to robi. Skąd pomysł na panią Małgorzatę Kożuchowską, że akurat ona. I ja tutaj absolutnie nie piję do tych medialnych tam plotek, że się były tam skłócone, jak i dlatego pani uśmierciła Hankę Mastowiak. Tak wiem, ale akurat wiem, że też jest współproducentką filmu. Dlaczego akurat? Co takiego pani poczuła, że to jest osoba, którą może pani w jakiś sposób siebie oddać, żeby zagrała? Ja uważam, że Małgosia jest osobą, która po pierwsze zna tę branżę, więc nie jedną producentkę i producenta widziała,
pracowała zarówno ze mną, jak i nie wiem, z Dorotą Kośmicką, która też jest bardzo taką znaną producentką w branży telewizyjnej, więc też mogła coś podpatrzyć i coś zobaczyć. Po drugie, jest osobą, która moim zdaniem jest w stanie zagrać i złą, i dobrą. Sama to przeżyłam, bo, ponieważ Hanka Mostowiak na początku była po prostu, niedobrą, chciała się mścić, tak. Straszliwą suką, po prostu, która chciała zniszczyć rodzinę Mostowiaków. I jakoś tę przemianę fantastycznie, dość karkołomną, Małgosia zagrała i była wiarygodna zarówno na początku serialu jako ta zła, jak i później jako ta idealna matka i żona. I synowa. Więc po pierwsze wiedziałam, że ona to dobrze zagra. Po drugie, że zna środowisko. Po trzecie, że ma w sobie ten rodzaj takiej energii, który tej postaci był potrzebny. I ma też ten taki rodzaj klasy, którą chciałam, żeby ta bohaterka miała, żeby to była rzeczywiście taka, taka polska Anna Wintour, prawda? Tak, też skojarzenie miałam. Która rzeczywiście rozstawia tam wszystkich po kątach i jest postrachem, to wszyscy wiemy. Diabeł ubiera się u Prady. Prawda, był film na ten temat i to była taka nasza referencja, jak myśleliśmy o tym, ale wiedziałam, że Małgosia ma też ten rodzaj takiej klasy, że ona taką zimną jak lód, ale z pewną klasą, z urodą, z wyglądem, tę producentkę, tę gwiazdę telewizji, prawda, rządzącą telewizją zagra. Także wydaje mi się, że to naprawdę był strzał w dziesiątkę, bo uważam, że ona zagrała świetnie. Jest bardzo wiarygodna w tej roli, zarówno w tej przed przemianą, jak i po przemianie. Jest równie wiarygodna. I tego byłam pewna, że ona to będzie potrafiła zagrać. Emocje. To jest coś, na czym buduje się dzisiaj przekaz, oczywiście właśnie filmowy, ale już przede wszystkim, prawda? Już polityka to też są emocje i jesteśmy tymi emocjami w jakiś sposób zalani też, można powiedzieć. Niektórzy zaczynają ćwiczyć praktykę stoicką, żeby od tego odejść. Natomiast no, scenariusz, film, no, dzisiaj jeszcze bardziej chyba niż kiedykolwiek. Ja nie wiem, czy takie kino jak właśnie kino na przykład Bergmana, gdzie jest bardzo dużo emocji, ale one są tak pokazane w taki sposób wyciszony. Tak? To są emocje na chłodno. Tak, emocje na chłodno. Czy też filmy właśnie w Polsce Krzysztofa Zanussiego, też w jakiś sposób tak przez wiele lat konstruowane, że są filmy o emocjach, ale bez emocji takich widocznych. Czy dzisiaj jeszcze można tam, jak się widzi się, że też konstrukt, w jakiś sposób bajki, o tym pani pisze, jest potrzebny, żeby stworzyć właśnie taki świat, którego potrzebujemy, który się opiera na tych emocjach, ale tych głównie dobrych emocjach. To są dwie możliwości. Albo można opierać coś na dobrych emocjach, uważając, że kino czy telewizja są pewnym odpoczynkiem i wytchnieniem, a też i pokazują świat, za którym tęsknimy, do którego dążymy, czy na złych emocjach, żebyśmy mogli, oglądając to, wyrzucić z siebie też te wszystkie swoje jakieś frustracje, frustracje i tak dalej. I po prostu, że jest to wtedy lepsza rozrywka. Szkoda, że nie ma niczego pośrodku, to znaczy pogłębienia. Znaczy bywają oczywiście filmy, bywają, nadal bywają filmy, które pogłębiają te emocje, które nie pokazują ich powierzchownie. Natomiast w tej chwili najważniejsze jest widowisko. Albo widowisko właśnie oparte na efektownych pościgach, pogoniach, strzelaninie i tak dalej, albo widowisko science fiction, czyli jakieś dramatyczne wizje przyszłości. To jest rodzaj filmu, którego ja w ogóle nie akceptuję i nie rozumiem, nie mówi do mnie nic. Te wszystkie straszne pająki, te wszystkie jakieś mutanty i tak dalej, ten rodzaj filmu mógłby dla mnie nie istnieć. Natomiast rzeczywiście albo widowisko takie naprawdę historyczne, efektowne, albo coś takiego jak Elvis, prawda, czyli rzeczywiście odtworzenie tej epoki, złotej epoki rock'n'rolla w sposób taki bardzo prawdziwy, z całą tego efektownością, te Las Vegas, to wszystko, prawda. Natomiast mało jest czegoś po środku rzeczywiście, czyli myślę, że staliśmy się trochę bardziej powierzchowni, że nie umiemy się skupić, że poszukujemy cały czas pewnych podniet i takich igiełek, które nas kujną, bo inaczej po prostu przysypiamy, bo inaczej nasza wrażliwość jest zbyt
znieczulona. Że, tak, tolerancja wzrosła tak na, tak, na bodźce. I, Więc właśnie. I w jakiś sposób my po prostu, a szczególnie młodsze pokolenie, nie mają jakichś receptorów, które pozwalają im, albo te receptory są gdzieś przygłuszone, zatłuczone. Ale może hałasem. Dlatego, że my im nie dajemy tej możliwości, że nie pokazujemy, że my się dostosowujemy. I to też jest to pytanie, no, pani, tak, ile ale my się dostosowujemy do widza. Ale wie pani co? Czytali książki. Mhm. Młodsze pokolenie w tej chwili czyta naprawdę bardzo niewiele. Książka jest tym momentem, ponieważ mamy czas. Mhm. Ona płynie wolniej, ona w nas zostaje. Mhm. My musimy sobie coś dopowiedzieć czytając, my musimy sobie coś wyobrazić. My musimy zrozumieć bohaterów. My mamy na to naprawdę czas, czytając książkę. Akcja filmów w tej chwili gna tak do przodu, że nie ma czasu na zastanowienie się nad emocjami, na pochylenie się nad człowiekiem. Śledzimy tylko i wyłącznie kolejne wydarzenia, bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo taka jest w tej chwili cywilizacja obrazkowa, szybsza, bardziej gwałtowna, bo tak młodzież reaguje. Oni po prostu dlatego nie czytają książki. Jak żartuje sobie ojciec naszych wnuków, czyli najstarszy syn mojego Sławka, że mówi, nie obrażajcie się, że dzieciaki do was nie piszą maili. Dla nich wypowiedź trzyzdaniowa jest już bardzo poważną formą literacką, prawda? Oni w inny sposób funkcjonują i myślę, że to jest z tego powodu, to zastanówmy się, czy oni są tacy, bo tak ich ukształtowały media i kino i telewizja, czy kino i telewizja jest teraz takie, bo ten widz jest taki. Znaczy, to jest moim zdaniem, to jest po prostu takie sprzężenie zwrotne. Tak. To jest i trochę taki krąg, z którego trudno jest wyjść. W związku z tym te psychologiczne właśnie aspekty, które są właśnie, tak pani sama powiedziała, powierzchowne, chociaż tych emocji jest dużo, ale też czasami widzę, jak to jest sztucznie nawiązane, że chociażby, ja pamiętam, i to chyba cały czas istnieje, bo rodzina Matysiaku, która tak. była słuchowiskiem radiowym, akurat rodzice nie, ale kiedy tylko byłam u babci, czy gdzieś tam. Nie byli Matysiakowie. Tak, i Matysiakowie absolutnie, czy też się szło do jakiejś sąsiadki i też Matysiakowie byli... Nie, było w Jezioranach. No, w Jezioranach też, tak. Sobotę Matysiakowie... Niedzielę w Jezioranach. I tamto tempo, na co się zwraca uwagę, to ktoś, a to tak, a to dzień dobry. Dzień dobry, siadaj. Herbaty. Tak. I to było po prostu właśnie taki jak był rytm tego życia. Rytm życia, teraz rytm życia jest inny po prostu. Ale też to, co w rodzinie Mostowiaku było, czyli seniorzy rodu, oni też na siebie głosu nie podnosili, jakichś wielkich awantur nie było, prawda? To były jakieś duże problemy, prawda? Ale to wszystko też było w taki sposób bardziej stonowany, tak, natomiast już dzisiaj i też właśnie już chociażby jak dzieci się pojawiały i Piotruś, czyli teraz rozumiem, że teraz też tak jak Piotruś był ukochanym synem, tak, Barbary Mostowiak, tak jest, to też jak pani powiedziała o swojej mamie, tak, że też syn był faworyzowany, tak, więc też może jakieś podobieństwa. Co pani powiedziała o czasie jest szalenie ważne, że kiedyś, kiedy myślimy o książce, powiedzmy, takiej klasycznej powieści XIX-wiecznej, to z tym wszechwiedzącym narratorem, który nam pokazywał cały świat, a niekoniecznie mówił o swoich emocjach, tylko o emocjach swoich bohaterów, ale też co było bardzo ważne, że tak jak w baśni właśnie, że był początek, było jakieś rozwinięcie, ale był bardzo wyraźny koniec. Dzisiaj pewnego rodzaju seriale, które nawet kończą się, ale potem jest kolejny sezon. Ale wiemy, że to nie koniec. I to jest nie koniec. I ten czas mamy zaburzony. Nie widzenia czasu, tak. Ponieważ nasze życie jest zaczyna się i kończy, a seriale się nie kończą. Cały czas można coś wymyślić, coraz mniej prawdopodobnego, coraz bardziej absurdalnego, ale po to, żeby to się działo dalej. Ja na przykład, powiem szczerze, odpadłam od wielu seriali. Na przykład takim serialem, od którego odpadłam na wysokości trzeciego sezonu, był Dziennik Podręcznej. Aha. Pierwszy sezon, który jest dość dokładną adaptacją książki Etude, tak. Świetnie. Drugi sezon jeszcze tak. Jak ona w drugim pod koniec oddała to swoje dziecko, żeby ona jechała, a sama wróciła do tego Giledu, uznałam, że po prostu zostałam oszukana. Mhm. Że autentycznie zostałam oszukana przez twórców tego serialu, który po to, żeby ciągnąć tę historię, piszą w bohaterce nieprawdopodobne zachowanie. Mhm.
że mnie obrażają jako widza. Mhm. I zrezygnowałam z oglądania tego dalej, bo uważam, że właśnie to ciągnięcie ponad miarę obraża jakby tych wrażliwszych widzów, którzy widzą, że ktoś ich oszukuje. Że to jest tak jak te żarty, prawda, że te seriale kiedyś były takie, że ktoś tam już spadał w przepaść, a potem było i cudownym tam zbiegiem okoliczności wyratował się z tej opresji. Prawda? Nie, nie ma tak. Powinno to trzymać się kupy też psychologicznie. Natomiast teraz niczego nie pogłębiamy. Ja zastanawiam się, jakim cudem udało się doprowadzić do nakręcenia serialu HBO sceny z życia małżeńskiego, czyli ta tak. Współczesna wersja Bergmana, która jest po prostu rozłożoną na kilka odcinków rozmową dwojga osób, prawda? Mhm. Taką właśnie głęboką, docierającą do istoty ich związku, problemów tego, dlaczego się rozstają i tak dalej, prawda? Jakim cudem w dzisiejszym świecie powstało coś takiego? No naprawdę... I się oglądało, w związku z tym oglądało. Więc właśnie pomyślałam sobie, że może po prostu nie daje się widzom tego rodzaju właśnie filmów. I to, czego moglibyśmy szukać w filmach i głębokim przeżyciu, szukamy u terapeuty. I tam jest to jedyne właściwie miejsce na pogłębioną rozmowę. Ale to też jest, wiemy, co? To jest zatrzymanie. To jest, dla wielu ludzi to jest ta godzina tygodniowo, kiedy idą na terapię, to jest ta jedna godzina, w której się trzeba zatrzymać, naprawdę odłożyć telefon, a nie, że się kątem oka patrzy, czy nie przyszedł SMS. I naprawdę zająć się swoimi uczuciami i wsłuchać w siebie. I to jest ten jeden w tygodniu moment takiego naprawdę prawdziwego zatrzymania się. Myślę, że może dlatego niektórzy, nawet nie mając takiej bardzo wyraźnej potrzeby, nic nie dzieje się dramatycznego w ich życiu, to chodzą na terapię, bo to jest ten moment wyciszenia dla nich raz w tygodniu. Zatrzymania i też ktoś, komu się może jakoś tak specjalnie uwagi nikt nie poświęca, a terapeuta, prawda, jakoś, że wszystko dla niego jest ważne, nawet nasz sen, tak, sprzed tygodnia. No to do niego przychodzi, żeby nas wysłuchał. Tak, a więc... Tutaj jest kwestia właśnie tego czasu, emocji i tego, że jednak można taki film zrobić. Myślę jeszcze o czymś takim, co właśnie jest też podstawą w ogóle narracji, ale też i w psychologii, jest tym pojęciem trójkąta dramatycznego, czyli coś, co mamy właściwie też i w baśniach, ale też i w religii, czyli zawsze jest ten zły, który ma jakąś ofiarę i jest ten ratownik. I z tych trzech ramion składamy całą opowieść, czy w naszej rodzinie, jak działamy, to się przesuwa, prawda? Przyjdzie ojciec zły z pracy, nakrzyczy na żonę, żona jest wtedy jest ofiarą, ale wtedy ona musi to odreagować, nakrzyczy na dzieci, dzieci są ofiarą, no i potem nam się mówiło, a kto bije mi się, tak, bo tak. Dziecko wtedy też coś robi. Wtedy ojciec nagle zaczyna bronić, staje się ratownikiem, bo do żony krzyczy. Trochę późno. Trochę późno może być, tak. I ma się wrażenie, że ten trójkąt dramatyczny, prawda, on też, scenariusz też na tym zuje i stąd też powiedziałabym te zmiany czasami, że ktoś, kto jest tym złym, no to w jakimś momencie postawienia przez życie w jakiej sytuacji nagle przechodzi, że z tego innego ramienia i z tego kata staje się czasami ratownikiem, chociażby dlatego, że chce mieć władzę nawet nad jedną i nad drugą osobą, w związku z tym on będzie decydował, kto jest ofiarą, a nie ktoś inny. Na ile to się jeszcze tego typu rzeczy w pani przypadku trzyma warsztatowo? Czy to już jest tak, że pani nie musi robić, tak pani nazywa, drabinką, czy coś takiego, ja tylko już robię. Puszczać? I jednak czyli ten uważam, że potrafią się ci bohaterowie nam wymknąć. I ja zawsze jednak staram się, różne te rzeczy może nie są specjalnie oryginalne, może można by było właśnie troszeczkę bardziej skomplikować ich losy, może troszeczkę więcej perypetii, ale jednego staram się pilnować, czyli żeby... Struktura. Ta struktura i ten charakter, że jeśli nawet jest zmiana w charakterze, to ona musi być naprawdę czymś uzasadniona, a nie jest to tak na strzelenie palcami. Więc gdzieś... Pani powiedziała, że tutaj zmiana następuje zbyt szybko. Jednak mimo wszystko, nie zdradzając o co chodzi w książce i w filmie w pełni, to po pierwsze zdarza się coś, co powoduje kompletną rozpierduchę, że tak powiem, w życiu tej bohaterki. Ląduje w szpitalu psychiatrycznym, właściwie traci jej swoją karierę, traci rodzinę. I to jest ten moment, kiedy można rzeczywiście, może przyjść jakaś refleksja. Czy można to jeszcze odzyskać, czy można to jeszcze odbudować.
bo wiemy, co straciliśmy. Dopiero wtedy, kiedy to stracimy, rzeczywiście widzimy z tego znaczenie i wartość. Więc moim zdaniem tamto jest dosyć wyraźnie uzasadnione. No jest tak. Ja zawsze starałam się, jak pracowałam ze zespołami w serialach, mówiłam, zastanówcie się, proponujesz to i to. Jak ona się może zachować w ten sposób? Z jej historią, z jej poglądami, z tym, co mówiła jeszcze tydzień temu, czyli dwa odcinki wstecz i tak dalej, prawda? Zawsze prosiłam ich, myślcie o tym, że to nie są kukiełki. Myślcie o nich jako prawdziwych ludziach. W momencie, kiedy piszecie, jako prawdziwych ludziach, myślmy o tym, co o nim wiemy, bo oni na naszych oczach przeżyli coś i w jakiś sposób reagowali na te zdarzenia. I to musi być wszystko ze sobą spójne. To nie może być tak, że dla atrakcyjności fabuły położymy w ofierze charakter bohatera. Mm-hmm. Zresztą przemiana bohatera musi być, żeby była jakaś akcja, obojętnie w którą stronę, tak, prawda? Kopciuszek, ale uzasadniona. Kopciuszek się staje królową, a z kolei królowa może nie staje się Kopciuszkiem, ale w jakiś sposób no, tutaj zyskuje coś, prawda? Zyskuje coś dla siebie w tym przypadku. Ale kiedy popatrzymy, właściwie u pani też budowanie tych roli kobiecych, ale też pewnego stereotypu, że no, chociażby no, po skromieniu złośnicy, tak u Szekspira, czyli kobieta, która jest dziewczyna, która jest pełna wigoru, jest buntowana i tak dalej, ona musi być poskromiona. Będziemy mieli też no, przykłady z religii Marii Magdaleny, prawda, czy coś odkupienia swoich win, jak na chłopach wywieziona na taczka. Ale również w pani chyba to był, czy to był pani Dawid, Wakacje z Madonną, gdzie, tak. gdzie też bohaterka, szczególnie przez inne kobiety, jest też zaatakowana za to, że jest tam gorszycielką czy grzesznicą, tak, prawda? Inna, że jest inna, tak, i nie żyje. Czyli tutaj pojawia się, że właśnie kobieta zawsze musi w jakiś sposób ponieść konsekwencje właśnie tego, że chce żyć inaczej. No bo tak w większości wypadków bywało. Teraz już może jest troszeczkę inaczej. Ja myślę, że w tej chwili może wahadło nawet za bardzo fajtnęło się w drugą stronę, bo mnie się wydaje, że ostatnio mężczyźni są tak trochę w odwrocie, więc być może te wszystkie nasze tutaj wynurzenia za 5 minut staną się mało aktualne, a może już się stały w wypadku wielu mężczyzn i wielu związków, ponieważ to kobiety przejęły w tych związkach władzę i tą rolę najważniejszą i one rozdają karty i one wyznaczają reguły, a mężczyźni się muszą do tego dostosować, ponieważ mężczyźni moim zdaniem nie za bardzo umieli się odnaleźć w tej sytuacji takiej właśnie kobiecej siły, która się zrodziła jakiś czas temu i zaczęła być coraz bardziej widoczna i odczuwalna. Oni się wycofali nawet nie na z góry upatrzone pozycje, bo oni nie mieli żadnych upatrzonych pozycji, mieli z rozdania pewną pozycję, tak. pewną władzę, tradycję, pewne znaczenie tak, i tak dalej, przez tradycję kulturowo daną. I oni się nie musieli zastanawiać, co ewentualnie będę robił, jeśli. Oni to mieli po prostu, wydawało się, na zawsze. I w tej chwili, kiedy się okazuje, że nie mają tego na zawsze, że powinni, może nie wywalczyć to, ale w każdym bądź razie spróbować wypracować taki kształt związku i relacji między kobietą a mężczyzną w związku, żeby mieli też swoje coś do powiedzenia, to oni tego nie umieją zrobić, bo oni nie umieją negocjować, oni nie umieją robić czegoś podstępem, sposobem, troszkę sprytem, jak tak. to umiały przez lata kobiety. Oni po prostu w związku z tym się wycofują. Ja widzę w tej chwili mnóstwo związków, gdzie mężczyzna jest tą osobą w defensywie, a kobieta jest tą silniejszą postacią. I też, ja też obserwuję właśnie też wśród znajomych, dalszych, bliższych i też no, jakby tam czytam w różne media, że coraz częściej jest tak, że to właśnie kobieta zostawia mężczyznę i nie jest to tak. powód, że jest jakaś właśnie zdrada z jego strony czy alkohol, tylko właśnie, że jest on za bardzo, nie wiem, gnuśny, a ona chce iść, przejść do przodu tak, tak. I z tego powodu i oni właściwie tak się troszkę zachowują jak porzucone kobiety, że nie mogą tego zrozumieć i są w tym wszystkim rzeczywiście słabi, więc może rzeczywiście teraz trzeba mężczyznom więcej uwagi psychologicznej pokazać właśnie. Wiemy przecież, to się wszystko wzięło też z tego, że kiedyś w największym stopniu ten układ
tworzył się przez to, że to mężczyzna miał pieniądze. No, mm-hmm. I koniec. Nawet jak były to pieniądze kobiety, tak? W posagu chociażby. Tak, ale to on nimi rządził, to on je trzymał. Mm-hmm. Więc i to stwarzało to uzależnienie i to ustawiało te role, te pozycje, mm-hmm. prawda? Można było sobie oczywiście opowiadać i były na pewno takie przypadki kobiety, które ze względu na swój intelekt, mądrość i tak dalej w jakimś stopniu kierowały tymi mężczyznami, miały wpływ na ich decyzje i tak dalej, ale to zawsze trzeba było robić tak troszeczkę naokoło mm-hmm. i właściwie nigdy przy otwartej kurtynie, bo to byłoby źle widziane. A w tej chwili można, proszę bardzo. Kiedyś wyobraża sobie pani, żeby żona zwróciła przy ludziach uwagę mężowi. No, kim musiałby być wyjątkowym pantoflarzem, tak? Tak, prawda? No. Coś takiego teraz się zdarzyło. No, spokojnie. No, tak. Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem. Pewnie nie, trzeba się myślę, że trzeba się tym zająć. Myślę, że no, najlepiej by było, żebyśmy się w ogóle nie zastanawiali rola kobiety, rola mężczyzny, tylko po prostu, żeby dobrze ze sobą żyć po prostu, tak, no, jako ten no, teraz też wielki jakiś skandal w związku ze słowami Bogusia Lindy, tak, który się wypowiedział tam, no, na temat trochę tych nominacji do Oscarów. Znaczy, ja zawsze mówię, że nie, aktorzy jednak w większości wypadków powinni mówić cudzym tekstem, a nie swoim. Ja akurat powiedziałabym, że z treścią tego, co powiedział, to ja się w jakimś stopniu zgadzam, tylko rzeczywiście może forma była taka że bardzo łatwo to można wtedy znaczy, podbić. Forma była nie do przyjęcia. To znaczy ja mówię wprost, że rzeczywiście odwinęło się wahadło i w momencie, kiedy kiedyś opowiadanie o osobach nieheteronormatywnych, bo teraz się już nie mówi mniejszości seksualne, tak, ale mówi się w ten sposób, było rzadkością w filmach i często to była osoba negatywna i tak dalej, to w tej chwili jest rzeczywiście tak, że w gruncie rzeczy w każdym filmie, serialu i tak dalej musi być gej albo lesbijka, najlepiej i gej i lesbijka, albo jeszcze może być osoba transseksualna. Nawet niekoniecznie to pasuje. Widać, że często to jest wsadzone na siłę. Jeszcze nie mówimy o polskich filmach, tak? Ale tak. No, oglądam to w tych serialach, to jest po prostu aż irytujące chwilami, bo widać, że to jest robione na potrzeby chwili, doraźne. Czy osoby czarne na przykład tak, też, czy osoby ciemnoskóre, tak. I to jest często kompletnie no, niepotrzebne, żeby to akurat tak podkreślać. Bardzo okej, w porządku, ja rozumiem. Była absolutna nierównowaga, jeśli chodzi o na przykład, nie wiem, nominacje dla ciemnoskórych aktorów do Oscarów. To prawda, natomiast... Ale też ich mniej grało, więc niech to było niech to się wyrówna. Niech po prostu będzie tak, że no, poszło wahadło w drugą stronę, za chwilę wróci i niech się to zbalansuje na jakimś takim dobrym poziomie, czyli że przede wszystkim akceptujmy tych, którzy są dobrzy w tej roli i pasują do tej roli, a niekoniecznie ze względu na kolor skóry, prawda? Czy orientację seksualną, tak. Jest taki tutaj zwyczaj, że gość mówi tak od siebie, co bym chciał przekazać widzom. No cóż, to takie trudne, że takie kazanie wygłosić. Może być nie kazanie, może być anegdota, może być motto. Ja bym chciała do wszystkich zaapelować, żebyśmy starali się być uważni wobec siebie, żebyśmy starali się wsłuchiwać nie tylko w samego siebie, to jest bardzo ważne, bardzo ważne, ponieważ tak jak człowiek potrafi oszukać samego siebie, tak nie oszuka nikogo innego w życiu. Więc wsłuchujmy się w samego siebie, żeby siebie nie oszukiwać, żeby iść tą drogą, która dla nas jest najlepsza i najbardziej jakby potrzebujemy nią podążać, ale też żeby być uważnym na innych. I nie zawsze jest to droga serca. Nie zawsze. I bądźmy też uważni na innych. Zobaczmy czasem pod właśnie tą maską czy powłoką tej zołzy kogoś, kto na przykład został zraniony kiedyś w dzieciństwie i na wszelki wypadek, żeby nie zostać znowu zranionych, pierwszy atakuje, prawda? Bo to często tak bywa. Zastanówmy się trochę, nawet jeśli to jest trudne. Często to dotyczy bliskich ludzi, bo tych obcych nie musimy aż tak dobrze rozumieć, ale w wypadku bliskich ludzi no, postarajmy się zrozumieć, co nas ukształtowało, to wtedy będzie łatwiej nam ze sobą żyć. Tak myślę. Tak, zadawać sobie pytanie dlaczego, prawda? Tak. I w przypadku... A nie przypadku... tylko nie pasuje mi to, tylko tak, zastanówmy się, dlaczego tak jest. Bo wtedy to jest pierwszy krok do tego, żeby coś w tym ewentualnie zmienić. Jeżeli się zna przyczynę, łatwiej poradzić sobie ze skutkiem tego.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też nie chcę jak najbardziej zdradzać tego, co pojawi się w filmie, co jest w książce, do której też zachęcam. Książkę można już, a troszkę na film trzeba będzie poczekać. No i też powiedzieć też, że w jaki sposób też postać właśnie Zołzy, pani Anny Sobańskiej z Domu Sałaty jest wzorowana na jakichś emocjach, uczuciach i doświadczeniach pani Ilony. No ale żeby też oczywiście jeden do jednego nie brać, już nawet nie mówię o tym epizodzie psychotycznym, który się okazuje potem wątkiem fantastycznym. Żeby nie było, że to jest jakiś ciężki film. Przede wszystkim komedia, ale komedia trochę o czymś. Komedia o czymś, tak, z elementami właśnie fantastycznymi, tak, więc które, no właśnie nie będę zdradzać, ale już przede wszystkim to, co jeszcze z panią Iloną rozmawiałyśmy przed programem, a też panią Ilonę też kojarzyłam kiedyś, jak mówiła o tym, że gdzieś tam nie dojechała, ponieważ miała wypadek i Jelonek wpadł spod koła i jak pani Ilona to przeżywała. Teraz rozmawiałyśmy o psach i miłości do nich, a nasza tutaj bohaterka, właśnie pani bohaterka, no jest też chłodna w stosunku do zwierząt do jakiegoś momentu. Więc bo brudzą. Bo brudzą, tak, a perfekcyjne kobiety nie lubią brudu. Tak, nie lubią brudu. Jeszcze raz dziękuję. Dzięki bardzo serdecznie. Dziękuję. Czekam jak zwykle na wasze komentarze i do zobaczenia.